Pierwsze starcie najdłuższej wojny kończy się szczęśliwie. Studenckich spiskowców wydobywa z pruskiego więzienia interwencja namiestnika księcia Antoniego Radziwiłła. Karol Marcinkowski zostanie lekarzem, wziętym lekarzem. Swojej przyjaciółce, hrabiance Emilii Szczanieckiej, przywróci życie ryzykownym zabiegiem, który przyniesie mu sławę. Drugi bohater, Dezydery Chłopowski, były pułkownik napoleoński, toczy swą wojnę ze zmiennym szczęściem. Powoli spłaca wierzycieli. Aż wreszcie po 15 latach przeżywa swój triumf. Turew, wzorowe gospodarstwo, jest wolne od długów. Tylko że jest to rok 1830. Ojczyzna wzywa. Chłopowski nie wierzy w sukces powstania, ale pójdzie na kolejną wojnę. Idzie i jego były podkomendny Józef Frankowski. Pójdą setki Wielkopolan, wśród nich i Karol Marcinkowski. Koncepcje polityczne Radziwiłła wzięły w łeb. Nie będzie żadnej namiastki Polski pod berłem króla Prus. Próba pozyskania poparcia Prus dla powstania za pośrednictwem innego magnata, hrabiego Edwarda Raczyńskiego, zawodzi. Władzę nad Poznańskiem obejmuje pierwszy Prusak całkowicie wolny od kompleksów wobec Polaków, Flotwell. To też jest rok 1830. Żadnych złudzeń, żadnej kokieterii i żadnych ulg dla nikogo. Kto poszedł walczyć do królestwa, musi zapłacić. Każdy. Panu baronowi Chłopowskiemu, niegodnemu poddanemu króla Prus, zasekwestruje się po prostu majątek. Mamo, dlaczego taty jeszcze nie ma? Głupi. Na wojnę przecież poszedł. A po co poszedł na wojnę? Bić się, głupi. Ja też pójdę na wojnę, jak będę starszy. I ja. Idźcie spać. No już. Pani hrabina rodzi. Już leć do pałacu, ja jadę po doktora. Jak wojna, to kobiety rodzą. No baby są odrodzenia, chłopy odwojowania. Chodź, 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 chodź. Przebiorę się. No. Czy jaśnie pan starosta czegoś sobie życzy? Jeszcze nie? Nie, jeszcze nie, panie starosto. Panie starosto, niedobre wiadomości. Korpus generała Giełguta przyparty do granicy pruskiej. A syn? Także, panie starosto. Lecz dzięki ich walkom z Moskalami wymknął się korpus generała Dębińskiego, przebił się do Warszawy. Może i panu hrabiemu się uda. Jeżeli przekroczy granicę, będzie musiał złożyć broń. Co będzie z Józefem? No to co z nimi wszystkimi? Z hrabią są inni poznaniacy. Jak długo to jeszcze potrwa? To już chyba koniec. Urodziło się martwe. Witam pana, panie landracie. Pan radca Fickenheimer z Berlina. Panie poruczniku, proszę przedstawić sytuację w Korpusie Polskim. Z trzech stron przyparty przez Rosjan do granicy. Sytuacja bez wyjścia. Z korpusem są generałowie Roland, Giełgut, Chłopowski. Generał Giełgut przysłał do mnie dwóch oficerów.
Rozkazałem ich nieco przytrzymać aż do przyjazdu pana landrata. Spodziewam się, że Polacy zwrócą się o pozwolenie przekroczenia naszej granicy. Rozkaz gabinetowy Jego Królewskiej Mości z 11 lutego przewiduje, że na wypadek przejścia oddziału w jednej z walczących stron dozwoli mu się na powrót. Z tym jednak, że Rosjanie broń zachowują, a Polacy złożą ją na granicy. Sprawa jest więc jasna. Tylko że Korpus Polski nie otrzymał pozwolenia na powrót, nawet po złożeniu broni. Ta cała polska rebelia zostanie stłumiona. To kwestia miesięcy, jeżeli nie tygodni. A nasz rząd nie chce mieć żadnych nieporozumień z Rosją. Zrozumiano? A więc internowanie? Powiadomi się o tym Polaków. Oczywiście po złożeniu broni. Zarządzić alarm w szwadronach. Tak jest. No, już lepiej wyglądasz, moje dziecko. Co z Dezyderem? Są wieści? Wspaniale. Niedługo Wilno będzie już w jego rękach. Dezyder rośnie w siły. Tempo, tempo! Józefie. Wytrzymam. To wytrzymam. Ale dlaczego? Dlaczego? Tobie odpowiem, bośmy bliski. Nie mieliśmy żadnych szans. Wszyscy by zginęli. Inaczej pan mówił, kiedyśmy wojowali pod cesarzem Francuzów. Jak my tu teraz bez broni, a tam w królestwie się biją. Nie mam prawa daremnie krwi żołnierskiej przelewać. Jeszcze się przyda ojczyźnie. Czasem dla niej trudniej żyć niż umrzeć. Do kwatery generała Chłapowskiego, którędy? Przybywamy z Warszawy jako emisariusze rządu. Polecono nam doręczyć to panu generałowi. Panowie są oficerami? Podpułkownik Nasiłkowski. Major Grabiński. Proszę wejść, panowie. Kiedy panowie wyruszyliście z Warszawy z tym rozkazem? Przed 3 tygodniami, panie generale. Rząd przesyła panu także 100 tysięcy złotych na cele wojenne. Czy coś jeszcze? Gdy tu dojeżdżaliśmy, doszło nas wieści o pożałowania godnym zdarzeniu. Co pan ma na myśli? Śmierć generała Giełguda. Podobno zastrzelił go któryś z oficerów. Tak, kapitan Skulski. Z okrzykiem tak giną zdrajcy. Jeszcze jedno. Jeśli wolno, panie generale. Mówiono także,
że nie chciał pan przejść granicy i z grupą ludzi miał zamiar przebijać się w kierunku Warszawy. Tak, miałem taki zamiar. Lecz jako najstarszy rangu po generale Giełgudzie zmuszony byłem przyjąć komendę nad korpusem i wbrew swoim chęciom wraz z nim przejść granicę. Tak, rozumiem, że to generał Giełgud zdecydował o przejściu granicy. Czy to już wszystko? Tak. Jedźcie panowie do Kłajpedy i stańcie w hotelu. Nie mam tu warunków, aby zapewnić wam odpowiednią kwaterę. Tak jest. Panie generale, doktorze, zostałem oto mianowany głównodowodzącym na Litwie. Panie generale, Józef Frankowski umiera. W ranę wdała się gangrena. Operowałem. Ale w tych warunkach. Czy to już koniec? Dziś przyszły zaszczyty i honory. Dzisiaj, kiedy muszę wypić piwo naważone przez innych, mogę rozdawać krzyże. Mógłbym je dać wszystkim, zasłużyli. Lecz godzi się odznaczyć żołnierzy bez broni. Cóż znaczą te odznaczenia dla Józefa? Dlaczego pan nic nie mówi? Generale, w królestwie walczą jeszcze, rozumie pan? Walczą. Rozumiem. Generale, mam w lazarecie butelkę okowity. Chce pan przyniosę? Bzdur, w szklance będę szukał zapomnienia. Przepraszam. Co dalej? Myślał pan już o tym? Tak. Jeżeli wrócimy, musimy poddać się represjom. Emigracja. Co pan o tym sądzi? Pan niech jedzie, jest pan zdolny. Może pan się dalej kształcić dla nas. A pan, panie generale? Był żołnierzem i poległ jak żołnierz. Doświadczycie sieroctwa, ale nie doświadczycie nędzy, przyrzekam wam.
rozkaz z Warszawy wyszedł. Jeszcze za bohatera mnie mieli. Kiedy uczytałem, już za tchórza i za zdrajcę. Wszyscy wiedzieli, że musiałeś tak postąpić. Wszyscy. Opuściłem Napoleona, a korpus wyprowadziłem. Uspokój się. Paszerny powstaniu. Już wszystko za tobą, jesteś w domu. Pić. Mam pić. Trzeba posłać. Posłać po Marcinkowskiego. Marcinkowski w Anglii, już posłałam po innego. W Anglii. Co? Nic. Odpoczywaj. Siedem lat wojny pod Napoleonem. 15 lat walki, żeby majątek utrzymać i rozwinąć. A teraz jeszcze ten ostatni rok. Kiedy służyć poszedł, a służył przecież jak najlepiej. Co go za to spotyka? No, ale dochodzą też i wieści, że rosyjscy generałowie, jego jedynego na Litwie, uważali za utalentowanego wodza. Nerwy rozdrażnione. To cała przyczyna. Cały organizm wyczerpany. Leki przepiszę, ale teraz najważniejszy jest spokój i pogoda ducha. Spokój. Oto teraz najtrudniej. Słyszałem, że kiedy internowano korpus w Kłajpedzie, wybuchła cholera wśród ludności i Marcinkowski Prusaków leczył. Marcinkowski pisze, że znalazł się w wirze polityki emigracyjnej i uderza go naiwność emigracyjnego kłębowiska oczekującego od całego świata wybawienia Polski z niewoli cara Mikołaja. Poszli na emigrację, bo co mieli robić? Ból tym większy, że niewiele z tego pożytku dla kraju wyniknie. No ale będę wracać. Po co? W królestwie po powstaniu tylko grób i mogiła. Poznański teraz musi myśleć i pracować na resztę kraju. Ale mnie nikt nie posłucha, bo i kogo? Nie mów tak. Posłuchają i to wielu. Mnie? Któremu takie piętno na godności i honorze wyciśnięto? Za to, że nie chciałem daremnie krwi żołnierskiej przelewać? Być może czekają mnie jeszcze nowe potwarze. Do zdrowia wracaj. Musisz być silny. Cóż to, panie Janie? Turwie pan odwiedzasz, a mnie nie? Muszę dowiadywać się od ludzi, że przyjechałeś. Panie hrabio, chcę zabrać do siebie ją i wnuki. Jak to, do Rąbina? Do tej małej chatki? Katarzyno, czy to prawda? Ale dlaczego na Boga? Mają tu swój dom, mają dobytek. Panie Janie, chłopców trzeba edukować. Jestem winien to ich ojcu. Jaśnie pani hrabina mówiła Katarzynie, że chce ją za służącą do dworu. Nie ma o tym mowy. Niech pan będzie spokojny. Może lepiej będzie. Będzie tak, jak powiedziałem, panie Janie. A co pana, jak tam nowy rządca? Nie narzekam, panie hrabiu. Nie każę sobie butów zdejmować.
Co oskarżony może jeszcze złożyć na swoją obronę? Prócz tego, co z natury rzeczy i sytuacji wypływało, iż czułem się w obowiązku służyć swemu narodowi, nic szczególnego do powiedzenia nie mam. Był oskarżony podwładnym Królestwa Pruskiego. Lecz nie byłem w żadnym urzędowaniu pruskim. Ani cywilnym, ani wojskowym. Czy oskarżony uważał się za Polaka? Tak. I nadal się za takiego uważam. Czy wiadomo oskarżonemu, że państwo polskie nie istnieje? Nic mi nie wiadomo. W imieniu najjaśniejszego króla Prus, Fryderyka Wilhelma III, sąd specjalny we Wschowie skazuje hrabiego Dezyderego Chłapowskiego z Turwi na 2 lata więzienia, konfiskatę dóbr i utratę praw politycznych. No i co? Chciałem ci powiedzieć, że wdowa po Józefie Frankowskim nigdy nie będzie niczyją służącą. Ej, panie Feminiotori, zwrócili się do mnie pan hrabia Dezydery Chłapowski, pan hrabia Maciej Mielżyński, pan profesor Jan Motty. Prosili mnie, abym interweniował w sprawie doktora Marcinkowskiego. Władze w Berlinie jak dotąd nie chcą udzielić zezwolenia na jego powrót do księstwa. Co pan o tym sądzi? No, został on aresztowany w październiku ubiegłego roku po przejęciu jego listu. Tak, wiem. Sąd w Berlinie uznał, że treść listów tego Marcinkowskiego zawiera tylko prywatne i ogólne myśli. A za myśli nie należy karać. Przedziwni sędziowie. Ekscelencjo, doktor Karol Marcinkowski jest jednym z najznakomitszych ludzi swojego czasu. Społeczeństwo interesuje się, w każdym razie nie jest obojętne, jak my z nim postępujemy. Ale był w powstaniu. Nawet gdyby wrócił, będzie musiał za to odpowiadać przed sądem. Oczywiście, ekscelencjo. Proszę pana, pan jest dyrektorem policji. Żądam więc rady. Interweniować w jego sprawie, czy też nie? Sądzę, ekscelencjo, że nawet należy to uczynić. Byłoby rzeczą wysoce niekorzystną, gdyby wszystkie stany, całe społeczeństwo łączyło w uczuciach to samo. Urodził się pan na wielkiego polityka. Cóż tam nowego, profesorze? Dzień dobry. Ano, zobaczymy, czy dobry. Już łóżek. Chwileczkę. Ledwo zdążyłem otworzyć. Dzień dobry, panie doktorze. Nie. Panie Karolu! Pan Karol? Panie Karolu, wreszcie z powrotem, kochany. Albertyno, chodź zaraz. Jak to dobrze. Oskarżony Karol Marcinkowski. Proszę wstać. Oskarżonemu przysługuje prawo do ostatniego słowa. Nie znajduję nic, co chciałbym powiedzieć tutaj. Oskarżony nie skorzystał z prawa do ostatniego słowa. Odczytany więc zostanie wyrok. Oskarżony Marcinkowski przyznaje się do służby w rebelii polskiej 1830 roku w charakterze lekarza wojskowego. Nie przyznaje się do liniowej. Sądowi wiadomo jednak, że oskarżony walczył w rebelii z bronią w ręku.
imieniu Jego Królewskiej Mości Sąd Ziemsko-Miejski w Poznaniu skazuje oskarżonego Karola Marcinkowskiego na 9 miesięcy twierdzy, odbycie 2 lat służby w charakterze chirurga wojskowego na konfiskatę majątku i zapłacenie kosztów sądowych. Oskarżony jest teraz wolny. Otrzyma zawiadomienie o czasie i miejscu odbycia kary. Niech żyje doktor Marcin! Słyszysz, Karolu, jak cię nazwali? Doktor Marcin. To niesłychane, nie do pomyślenia. Nie wierzę, żeby świat był dobry do końca. Natychmiast posypią się petycje do Berlina. Będziesz ułaskawiony. To nie potrzeba. Wiem, że niedobrze z twoim zdrowiem, ale musisz pracować, musisz. Dziękuję, że pan jest, generał. A jakżeby inaczej, Karolu? Dlaczego mnie tu przywiązałeś? Pamiętasz? Miałeś wtedy kapelusik z małą złotą różeczką. Nie mogłem sobie przypomnieć, co to za kwiat. Ani w Anglii, ani później. Dopiero tutaj. Rzadko mówisz w ten sposób. Tak. Chodź. Wiesz, o czym myślę? Pomyślałem sobie, co by było, gdybym poprosił cię o rękę. Teraz? Wspaniały skandal. Mezalians. Syn szynkarza, łowcą posagów. No i gdzie byśmy wtedy uciekli? Gdziekolwiek. Byłbym najlepszym lekarzem w Śremie. Ty zajmowałabyś się filantropią. Karolu, dość tego. Przecież oboje wiemy. Po co zadawać sobie ból? Panie hrabio, mam zakomunikować panu, że Jego Królewska Mość Fryderyk Wilhelm III raczył obniżyć wyrok, jaki na pana wydał sąd we Wschowie. Więzienie zostało skrócone do roku. W miejsce konfiskaty zapłaci pan karę pieniężną. 22 tysiące talarów. Czy podobną amnestią objęto wielu skazanych? Niewielu. A czemu mam zawdzięczać tę szczególną łaskę? Kto interweniował w mojej sprawie u króla? Nie ja w każdym razie. Wypada więc spłacić karę. Jeśli pan pozwoli, panie hrabio, proszę przyjąć moją radę i nie śpieszyć się zbytnio. Procenty od kwoty jedynie uiszczać. Mówi się o amnestii. Nie chcę być jednym z niewielu, którym się okazuje zbyt wiele łaski. A nade wszystko nie lubię mieć wierzycieli. Karę spłacę niezwłocznie. Najjaśniejszy pan jest skłonny ofiarować panu znaczne dobra w Brandenburgii w zamian za turwie. Rząd nie przestrzegałby w takim wypadku różnicy zamiany, a król darowałby karę pieniężną. Bóg mnie osadził w turwi. Mam obowiązki względem tej ziemi i ludu, który mi dano. Czy pan nie wie o tym, panie hrabio, że razem z panem został skazanych blisko 2000 kwiat szlachty? Niemal wszyscy, co znaczycie cokolwiek. Więc jednak cokolwiek znaczymy. Generale. Jestem tylko Dezydery Chłapowski z turwi. No więc dobrze. Kupimy tę parcelę i wystawimy na niej kilkadziesiąt kramików. A ja sądzę, że powinniśmy pokusić się o coś większego. I hrabia Mielżyński ma rację. Bazar. W nim prawdziwe sklepy. Na piętrach pokoje hotelowe. Krzyżanowski jako budowniczy mógłby się podjąć wykonawstwa. Kapitały na budowę moglibyśmy zdobyć przez wystawienie akcji, no po jakieś
$500 każda. Niezbędną rzeczą tylko byłoby zagwarantowanie dywidend udziałowcom. Więc musimy stworzyć spółkę i osobiście gwarantować bezpieczeństwo wkładów. Co sądzisz o tym, Karolu? Warto raczej myśleć o rzeczy większej. Aha. Nie tylko o drobnym handelku, ale o stworzeniu w Poznaniu silnego polskiego ośrodka. Handel i przemysł nie mogą zostać w obcych rękach. Komu zaproponujemy udział w przedsięwzięciu? Na pewno Gustaw Potworowski. Zgoda. Generał Chłapowski, Mędych, ksiądz Brzeziński. Zgoda. Hrabia Raczyński. To indywidualista i odludek. Jeszcze teraz sprawa Złotej Kaplicy. Ale spróbować można, Karolu. Fatyga niewielka, a może się uda. To idźcie wy obaj. My z Antonim będziemy śmierdzieć panu hrabiemu jako stan trzeci. Czy pomyśleliście o innych ludziach, którzy też nam będą potrzebni? Czy nie powiedzą, że to nie na nasze polskie głowy? Bo na polu bitwy dobrzyśmy, ale w handlu nie dorównamy Niemcom, ani z niemczonym Żydom. A ja dorównałem, chociaż jestem Polak. No ale pan, panie Stanisławie, jest chlubnym wyjątkiem. Karolu, przynieś list z kancelarii naczelnego prezesa. Albertyno, przynieś szampan. Flotbel pisze mi, że król skrócił mi karę twierdzy do 3 miesięcy. Widzisz, Karolu? Mówiłam, że nasze petycje pomogą. 3 miesiące chyba wytrzymam. Panie Stanisławie, myślisz, że pomysł chwyci? Osoba Marcinkowskiego najlepszym poręczeniem. Mówi się, że liczą na 70 tysięcy talarów. Powinno się nie tylko zwrócić, ale dać szybki zysk. Skąd Marcinkowski i Mielżyński wezmą tyle pieniędzy? Chyba Mielżyński majątek zastawi. No, jeżeli Marcinkowski w tym jest, to ja wierzę. On ma szczęśliwą rękę. Ale ja się wolę jednak u niego leczyć, niż ubijać z nim interes. Ale będą akcje, po 500 talerów każda. Interes jest niezawodny i będzie dawał dywidendy zadowalające. A co to za praca? Spółka zajmująca się rozwojem polskiego handlu i rzemiosła. Stworzyłem bibliotekę, sprawuję mecenat nad wydawnictwami, ale nie zajmuję się rzemiosłem i handlem. No i niezwykłem wdawać się w żadne spółki. Panie hrabio, przebicie ulicy Nowej, przy której zamierzamy wystawić bazar, to przecież pana inicjatywa. Wodociągi Wildeckie. Projekt kanału Wisła na Ryw. Prace przy osuszaniu bagien nad Notecią. Sprawy te nie mieszczą się ściśle w pojęciu kultury. No zgoda, zgoda. Ale ja muszę z przykrością powtórzyć, że ja nie mam zwyczaju wchodzić w żadne spółki. Dziwak. Ty i on macie tytuły hrabiowskie. Powinniście się porozumieć. Niekoniecznie. A wiesz, Karolu, niepotrzebnie wspomniałeś mu o ulicy Nowej. Co prawda Raczyński zobowiązał się przebić ją własnym kosztem, jednakże zażądał w zamian, żeby nosiła imię hrabiny Raczyński. Miało to być wyryte w asfalcie po wsze czasy. Oczywiście żądanie to nazwano śmiesznym, wówczas się Raczyński wycofał. Nie słyszałem o tym. Ale jeżeli miewa takie pomysły, to dobrze, że nie przystąpił do naszej spółki. Hmm. Do diabła z nim. Poradzimy sobie. Mam tutaj prośbę o zezwolenie na wystawienie bazaru i hotelu przy nowo przebitej ulicy z rynku. Niech pan spojrzy, tutaj jest lista osób zainteresowanych w spółce. Ta lista pokrywa się z listą, która leży w moim biurku. Tak? Tak.
Jest to lista poddanych pruskich polskiej narodowości, którzy w 30 roku złamali prawo, przekroczyli granicę rosyjską i brali udział w rebelii na terenie Królestwa Polskiego. Tak, wiem, zostali ukarani. No może nie tak, jakbyśmy chcieli, ale na tyle, na ile to było możliwe. Ale to już przeszłość. Mędych, Mielżyński, Potworowski, Działyński, generał Chłopowski. Sami starzy znajomi? A więc to spisek. No, tego bym nie powiedział, ekscelencjo. Ich przeszłość właściwie gwarantuje nam spokój. Sparzyli się i to mocno. Tak. Jest rzecz, o której pan, proszę mi wybaczyć za to, co powiem, nie pomyślał. Szablami wprawdzie władać umieją, ale nie sądzę, aby nam zagrażali na innych polach. I nie sądzę, aby im się powiodło z tym bazarem. Zacznie się bałagan, intrygi, kłótnie, własne interesy. No, lepiej, żeby tracili czas na to, zamiast spiskować przeciwko nam. Udzielę zgody. Wybacz, Stanisławie, ale zabieramy się za coś, co uważamy za znaczące i od razu mamy najeść się wstydu? To może by ich ugościć i pić. Nonsens. Żaden z nich nie wypije kieliszka szampana. Dobrze wiedzą, po co przyszli i dlaczego. To nie idźmy tam. Też nonsens. Idziemy. Kiedyś trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Jakby kto pytał o mnie, powiedz, że jestem w bazarze. Inżynier Freser, mistrz budowlany Stern, doktor Marcinkowski. Panie doktorze, oceniliśmy dziś z kolegą Sternem całość budowy, prawda? Otóż w najważniejszych punktach roboty czeszelskie dobre, ale tylko w części wiązania i upiększania gangów. Schody jeszcze nie gotowe, natomiast jeśli chodzi o podłogi, niedobre. Trzeba je będzie wymienić. Fundamenty są źle zrobione, a w ściany są dziury. Jakie panowie widzicie rozwiązanie? My tylko opiniujemy stan budowy. O dalszych losach decydować będą nasze władze. Dlaczego ja mam odpowiadać za to, że brat dostarczył złe deski? Senów. Twój brat dał, a ty jako budowniczy przyjąłeś. Teraz w podłogach szpary na pół palca. Nie ma lepszych desek w całym Poznaniu. Miałem budowę przerwać? I cóż z tego, że budowa skończona? Jeśli komisja powiada, że trzeba podłogi zmieniać, ściany słupami podpierać, po galeriach wiatry hulają, kaloryfery smrodzą, a nie grzeją, a w piwnicy stoi cuchnąca woda. Kto ma koszty ponosić? Myślisz, że będziemy uganiać się po mieście za Józefem? Ty budowę nadzorowałeś, będziesz więc płacić. Ale dlaczego ja mam za wszystko odpowiadać? Jestem lekarzem. A ty budowniczym, uwierzyłem ci. Jesteś mój powinowaty, ale tym gorzej. Szybko będą mówić, żem cię wkręcił, żem ci budowę powierzył, żeby rodzina się na tym wzbogaciła. A ty i twój brat swój interes macie przede wszystkim. Bardziej cię będę ścigać, niż gdybyś był mi obcy. Szkody naprawisz. I za uchybienia swoje spółce zapłacisz. Czy to już wszystko, Karolu? Nie. Nie wszystko. Jeszcze wstyd przed Frederem. Przed tymi Niemcami. Którzy i tak nas uważają za pogan i dzikusfa. My to potwierdzamy. Dodaj jeszcze do tego, że bazar to sprawa narodowa. Ośrodek polskości. A nie chrami ze śledziami! Przemyśl to sobie dobrze. Thank you.
Proszę naprawdę się nie niepokoić, panie hrabio. Niebezpieczeństwo minęło. Teraz wyjazd do wód. Dużo spokoju. Trudno spokój, doktorze. Zewsząd ludzkie napaści, oszczerstwa, niesprawiedliwości. Niechże pan hrabia nie myśli o tym. To pana zabija. Nie choroba. Nie choroba? Przecież byłem sparaliżowany. Paraliż był wynikiem chwilowego porażenia nerwów. Nerwy. Pan się dziwi? Wszystko mi zarzucają. Niestałość charakteru, dziwactwo, fałszywe poglądy. Czytuje pan chyba gazety. Niechże pan powie, co pan o tym myśli. O sprawie Złotej Kaplicy wiem niewiele. Mówią, że na pomniki Mieszka i Chrobrego społeczne fundusze przeznaczone były. No i co? Stale by gdzieś przed katedrą. Czyż było moim błędem, że pieniądze społeczne użyłem na budowę Złotej Kaplicy, a za własne fundusze kazałem wystawić pomniki? Czyż w ten sposób pamiątka narodowa znaczniejszą, piękniejszą nie będzie? Kazał pan nazwisko swoje wyryć na pomnikach. No i co z tego? Skoro to było moje wotum. Panie hrabio, rzecz społeczna podlega uznaniu i uchwałom całego grona, czego samowolnie zmieniać nie można, nawet w najlepszych intencjach. Tak ja myślę. Że dobrze. Potomność osądzi, kto z nas głębiej, lepiej dopełniał obywatelskiego obowiązku. Pani Łukaszewicz. Niech pan uważnie posłucha. Postanowiłem nie wnosić mojej obrony na Sejm w sprawie Złotej Kaplicy. Pani hrabio... Tak, postanowiłem. Mam dosyć napaści, że wszystko, co dla narodu uczynił, dla własnej uczyniłem pychy. To jest list do mojego syna. Odda go pan po paru dniach. Powiedzmy za 4. Tak, pani hrabio. Co do Złotej Kaplicy, proszę polecić, by napis na pomnikach głoszący, że jestem ich fundatorem, został usunięty. Tak jest, pani hrabio. Lecz jeśli wolno... Nie, pani Józefie, nie. Chcę odpocząć. Po prostu chcę odpocząć. Ta sprawa zbyt mnie zmęczyła, zbyt wiele lat trwała. Przynieś mi pan, panie Józefie, to stare dzieło francuskiej artylerii. Pamiętasz? Kiedy byłem młody, zbudowałem własną flotę na jeziorze. Czym jest flota bez artylerii? Niczym, prawda? Tak jest, pani hrabio. Mam armaty, mam okręty. Chcę tam pojechać. Pani hrabio, jezioro skute lodem, poza tym okręty... Wiem. Ile mam armat, panie Józefie? Nie wiem, pani hrabio. Ja też nie wiem. Takie dawny czas. Chcę tam pojechać jutro. Pani hrabio... Jutro powiedziałem. Niech pan wszystko przygotuje. Tak jest, pani hrabio.
Proszę jaśnie pana hrabiego. Lepiej by do grobli, lud słaby. Jedź lodem. Lodem, lodem. Ja maluś! Słuchaj, czy armaty są w porządku? Chciałbym dziś postrzelać. Jaśnie, panie hrabio. Po to cię wziąłem, bo byłeś artylerzystą. Trzeba by przeczyścić, wyrychtować, to będą strzelać. No i dobrze. Wiwatówkę. Według rozkazu. Gotowe, proszę jaśnie pana hrabiego. Pojedziesz z tym do Rogalina. A kto jaśnie panu hrabiemu służy? Sam będę strzelał. Według rozkazu. Byłeś jego przeciwnikiem. Teraz to już nie ma znaczenia. On czuł się bardzo staro. Zazdrościł młodym. I to niekończące się dochodzenie przed synem. Napaści. I o mnie mówiono, że pcham się między arystokrację. Jestem zdrajcą narodowej sprawy. Arystokraci za moimi plecami nazywają mnie synem szynkarza. I mówią, że przez Towarzystwo Naukowej Pomocy chcę kształcić jakobinów i komunistów. A jednak wiele po nim zostało. Po nim? Po Raczyńskim. Tak. Biblioteka wydawnictwa Wolociana Mendeckie. A jednak nie chciał już żyć. Wolał umrzeć. Muszę już iść. Wyglądasz jak człowiek zupełnie samotny, Karolu. Zwłaszcza dzisiaj. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek.